Dzień dobry, nazywam się Izabela Podlaska-Konkel i razem z Miłosławą Krogulską przedstawimy Państwu horoskop tygodniowy na dni od 4 do 10 grudnia 2017 roku. Specjalnie dla portalu czary.pl i polki.pl. Co się w tym tygodniu, Miłka, będzie działo? Czeka nas spokojny tydzień. Planety nie będą namawiać nas ani do wielkich wyzwań, ani do zmieniania planów, które ułożyliśmy w poprzednich tygodniach. Raczej możemy poczuć się zmęczeni tą jesienną, senną aurą i będziemy już marzyli o świętach, feriach i najlepiej dalekich wyjazdach. Ale niestety trzeba będzie spokojnie siedzieć w szkole, spokojnie siedzieć w pracy, wytrzymać wszystkie obowiązki, dlatego że tak jak powiedziałam, dużej energii do zmian w tym tygodniu nie odczujemy. W środę, taki dzień, w którym radziłabym nie porywać się na wielkie zadania, nie odwiedzać urzędów, nie umawiać się na rozmowę do szefa o tym, że chcielibyśmy dostać podwyżkę, dlatego że Merkury znajdzie się w koniunkcji z planetą Saturn, a to zatrzyma naszą ekspansję, powstrzyma na chwilę niektóre plany. Dlatego nawet jeżeli w środę coś się Wam nie uda, to nie załamujcie się, dlatego że od czwartku być może uda się do tej sprawy podejść w jakiś inny, nowatorski sposób. Ale środa to nie jest dzień do wielkich wyzwań, raczej do czytania książek, odpoczywania, spędzania czasu z własną rodziną, a nie z jakimiś nowo poznanymi ludźmi. Duża zmiana czeka nas w sobotę, dlatego że planeta Mars, która przez ostatnie długie tygodnie gościła w znaku Wagi, przejdzie wreszcie do znaku Skorpiona, a Mars i Skorpion to jest power, to jest wielka siła. To jest czas, w którym będziemy chcieli aktywnie odpoczywać, zająć się uprawianiem sportu, ruszyć się z miejsca, więc dlatego po tym sennym tygodniu czeka nas taki weekend, w którym no nabierzemy ochoty na różne aktywności. Udadzą się imprezy, udadzą się sportowe wyjazdy, fajnie będzie ruszyć się z domu, dlatego że energia fizyczna pomoże nam wygrać z jesienną handrą. Natomiast w niedzielę radzę uważać, nie zapominać o randkach, nie zapominać o SMS-ach i wiadomościach, które musimy wysłać bliskim osobom, dlatego że Wenus znajdzie się w kwadraturze z Neptunem, a pod wpływem tego aspektu potrzebujemy troski, czułości i o wiele więcej romantyzmu. Znaki ogniste, czyli barany, lwy i strzelce, w tym tygodniu będą aktywnie działać na różnych polach. Szczególnie barany, które mogą spotkać na swojej drodze osoby, które będą troszeczkę inaczej myślały niż one, mogą przeżyć dosyć duże rozczarowanie albo szok związany z tym, że no nie wszystko będzie szło po ich myśli. Pamiętajcie, aż do piątku Mars przebywa naprzeciwko waszego znaku zodiaku, a to oznacza, że pewne plany będą się opóźniać albo będziecie musieli brać pod uwagę to, co mówią i myślą inni, co dla baranów nie zawsze jest korzystne. Weekend bardzo dobry czas na sprawy uczuciowe i na nawet krótki wyjazd. Lwy natomiast będą w tym tygodniu bardzo udzielać się artystycznie, będą kreatywne, będą popisywać się swoimi umiejętnościami i dzięki tym aktywnościom już w drugiej połowie tygodnia możecie skorzystać na ciekawej propozycji zawodowej albo zyskać uznanie w oczach osoby, która bliska jest waszemu sercu, więc weekend bardzo dobry dla lwów, które szukają swojej drugiej połówki. Strzelce natomiast w tym tygodniu będą bardzo poważnie podchodzić do różnych spraw, szczególnie pierwsza połowa tygodnia to jest czas, kiedy powinny strzelce uważnie przeglądać wszystkie dokumenty czy papiery, które podpisują i uważać podczas transakcji handlowych, bo to jest taki czas, kiedy strzelce mogą częściej się mylić, z czego mogą wyniknąć kłopoty i problemy. W drugiej połowie tygodnia natomiast bardzo dobry czas dla tych strzelców, które wybierają się w podróż albo które zaczynają jakąś nowe sprawy, planety będą bardzo Wam sprzyjać. Znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce, w tym tygodniu będą optymistycznie nastawione do życia. Byki mocno wspiera planeta Jowisz, to jest fantastyczny tydzień, żeby zawierać nowe znajomości. Trochę na przekór tej sennej, jesiennej aurze, byki będą szerzyć wszędzie optymizm. Jeżeli ktoś ma jakiś problem, radzę w tym tygodniu zwrócić się do byka, bo byk nie zostawi nikogo w potrzebie. A pod koniec tygodnia okaże się, że byki też będą czegoś od kogoś chciały, dlatego radziłabym bykom bardzo jasno domagać się tego, co jest im potrzebne, dlatego że od soboty Mars znajdzie się w opozycji do waszego znaku zodiaku, więc jeżeli ktoś nie odpłaci wam dobrem za dobro, to mogą byki się bardzo porządnie na tą osobę zdenerwować. Ale jeżeli rozsądnie, dobrze dobierzecie sobie towarzystwo, to weekend będzie sprzyjać bardzo sympatycznej, dobrej atmosferze i wspólnemu odpoczynkowi. Może już urodzą się jakieś plany podróży zimowych albo wyjazdów na ferie, zobaczymy, bo planeta Mars lubi aktywność i to, co robimy z innymi ludźmi. W całkiem dobrych
humorach będą zodiakalne panny. Pannom nie grożą w tym tygodniu żadne rewolucje. Będą mogły liczyć na wsparcie rodziny, na wsparcie bliskich osób i raczej panny będą zajmować się nadrabianiem różnych zaległości i taką spokojną, rzeczową pracą, niż angażowaniem się w różne nowe przedsięwzięcia. Radzę też zwrócić uwagę na to, co łączy Was z przyjaciółmi, dlatego że koniec tygodnia będzie mocno sprzyjał odnawianiu różnych starych znajomości. Koziorożce za to w tym tygodniu jeszcze mogą być trochę nerwowe. Różne osoby będą stawać koziorożcom na drodze. Szczególnie ostrożni powinni być ci, którzy urodzili się pod sam koniec znaku koziorożca, dlatego że oni będą najmocniej poganiani przez planetę Mars. Ale cała sztuka sukcesu dla koziorożca polega na tym, żeby nie dać się poganiać, żeby spokojnie robić to, co jest dla Was najważniejsze, a nie ulegać presji. Więc jeżeli nie poddacie się krzykom, szantażom i różnego rodzaju naciskom, które mogą być na Was wywierane, to tydzień okaże się całkiem spokojny. I zdecydowanie lepsza aura w weekend. Planeta Mars będzie Was zachęcać do tego, żeby ćwiczyć, chodzić na jesienne spacery, ruszyć się na jakąś większą imprezę i bardzo miło spędzić czas. Samotne koziorożce, uwaga, możliwe są wtedy nowe romantyczne znajomości. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki, w tym tygodniu będą miały duże pole do popisu w różnych sprawach i uczuciowych, i zawodowych. Bliźnięta będą bardziej skupione na zdobywaniu nowych znajomych, ale też na robieniu wrażenia na innych. Aż do soboty Mars, który jest w trygonie do Waszego znaku zodiaku, bardzo sprzyja poznawaniu nowych ludzi. Uważajcie tylko w poniedziałek i wtorek, bo Merkury z Saturnem naprzeciwko Waszego znaku zodiaku może sprawić, że będzie Wam trudno dogadać się z jakąś osobą lub nie zrozumiecie jakiegoś polecenia czy ważnej instrukcji i mogą z tego wyniknąć jakieś problemy czy kłopoty. Natomiast w drugiej połowie tygodnia dla bliźniąt, które się uczą, studiują lub planują podróż, Merkury bardzo sprzyja szybkiemu załatwianiu spraw. Wagi natomiast będą w tym tygodniu bardzo waleczne, aż do piątku Mars przebywa w Waszym znaku zodiaku. To oznacza, że będziecie bardziej przebojowi, bardziej skuteczni i powinniście wykorzystać tę energię Marsa do zdobycia nowych sojuszników i pokonania swoich wrogów, bo Mars w Wadze temu bardzo sprzyja. Od soboty bardzo rodzinny, spokojny czas i te wagi, które chcą sobie troszeczkę odpocząć, byle dotrwały do soboty i weekend na pewno będzie Wam temu sprzyjał. Natomiast wodniki w tym tygodniu będą bardziej zajęte sprawami finansowymi, będą knuły, gdzie tu zdobyć wielkie pieniądze i od kogo tutaj pożyczyć, żeby kupić piękne prezenty lub wyjechać chociaż na chwilę. Natomiast od weekendu bardzo taki nerwowy czas może Was czekać. Te wodniki, które będą do piątku się byczyć i odpoczywać, w sobotę będą nadganiać zaległości i jak to wodniki po swojemu szybko wszystko zrobią. Natomiast uważajcie na drodze, bo Mars od soboty dla wodników nie sprzyja tym osobom, które się łatwo denerwują, więc weźcie głęboki oddech i róbcie wszystko na spokojnie. Znaki wodne, czyli raki, skorpiony i ryby, skorzystają z tej rady dla wodników i nie będą się w tym tygodniu za bardzo przejmować różnymi trudnymi sprawami. Raki będą bardzo chciały, żeby wszystko było dobrze, żeby każdy był nakarmiony, zaopiekowany. No i jak to raki? Będą robić zakupy, lepić pierogi i dbać o całe otoczenie. Ale pytanie, kto zadba o raki? Ponieważ planeta Mars do czwartku jeszcze będzie mocno oddziaływać na Wasz znak zodiaku, dlatego radzę Wam trochę bardziej śmiało mówić o swoich potrzebach, o tym, że sami potrzebujecie wsparcia, bo z pewnością znajdzie się ktoś, kto i Wam będzie życzliwy i bardzo pomocny. Natomiast od soboty dla raków o wiele milsze, spokojniejsze życie, okaże się, że problemy są mniejsze, że rodzina staje się o wiele bardziej spolegliwa i będziecie mogli w spokoju odpocząć. W dobrych humorach będą zodiakalne skorpiony, ale w tym tygodniu postanowią nie brać na siebie za dużo ryzykownych zadań, będą raczej chciały sobie spokojnie żyć i zajmować się swoimi sprawami i hobby. Bardzo dobry czas dla przyjaźni, w tej dziedzinie życia może znaleźć się jakiś nowy znajomy, który pozostanie z Wami przez lata, albo może się okazać, że dzięki przyjaciołom załatwiliście, pomyślcie pewną sprawę. Ale radzę skorpionom uważać na sąsiadów, na różnych irytujących obywateli, których mogą spotkać na swojej drodze, dlatego że w sobotę do Waszego znaku zodiaku wkracza Mars. Mars w Waszym znaku czuje się doskonale, dlatego że jest współwładcą tego znaku, a to będzie oznaczać, że będziecie chcieli wszystkimi rządzić. Czyli w weekend skorpiony rozstawiają wszystkich po kątach, no radzę zabrać je na spacer, na tańce, w jakieś miejsce, w którym będą mogły tą swoją energię pozytywnie spożytkować. I ryby w
W tym tygodniu spokój, radość, rodzina i miłość. To jest to, co dla ryby będzie zdecydowanie najważniejsze. Więc skupcie się na randkach, relacjach, na rozwijaniu swoich talentów, ponieważ planety będą Wam życzliwe, a różne marudne osoby zostawią Was w spokoju. Natomiast od weekendu Mars i na ryby zacznie oddziaływać, więc będzie to dobry czas, żeby zrobić coś, czego jeszcze nigdy nie robiliście. Idźcie na jogę, idźcie na jakieś niezwykłe zajęcia, kupcie sobie jakiś specjalny zestaw do uprawiania hobby, zainwestujcie w siebie. Musi się coś dziać, a Mars gwarantuje, że będzie wesoła. Wszystkim życzymy udanego tygodnia i pamiętajcie, do piątku jesteśmy towarzyscy, współpracujemy, a od soboty zabieramy się do pracy i jesteśmy bardziej skupieni.